pompa na blasen. Idziemy do blasenu. Kiedyś nawalony na Kubie byłem. O nie wiem, 9 lat temu. Taki nawalony, że szedłem po schodach. Żygnąłem sobie raz. I mówię, idziemy do blasenu. No do basenu, no kurde. Ale to jest Kuba. Wszystko jest dozwolone. Patrz jak mało jest ten... Mało wody. Znaczy mało wody jest. Mała ta, jak ktoś mówi. Tak to wygląda, ludziska. Plaża okropnie brudna. Ale spoko, Kuba to jest Kuba. Facet zawsze będzie facetem, no niestety. No. Cholera jasna. Wydało się. Wieczór nawet udany. Zjadłem, napiłem się. Ale się nie nawaliłem. Jutro muszę o 8 rano wstać. Robię cholerne testy do nosa. Te PCR całe. O kurde, o ty, jak mnie zawiało. Widziałeś to? Widziałeś to? No, PCR do nosa wziąłeś. Więc muszę jutro wstać. Najpóźniej o 9 muszę być gotowy. Znaczy muszę zapłacić. Być gotowy. Jak zwykle. Pierwsza mama. Nigdy mnie tak nie zobaczycie. No chyba, że idę spać. Czy cokolwiek. No, ale dobra. Już niech to zostanie tajemnicą Polin Szynela. Let's go. Po raz pierwszy jestem tak wcześnie na nogach. Za 5:09 do 9:00 mam czas, żeby test PCR, cały test zapłacić. Żeby móc do Kanady wrócić. Kanada to jak cały świat pierdolca dostaje. To działa Omikron. No nic, idę do reprezentanta. Mam nadzieję, że on jeszcze jest. Żeby mógł zapłacić ten test i nic, no. Zobaczymy co dalej. Kurde, ostatnie dwa dni na Kubie. Dzisiaj, jutro. Ten czas leci, cholera jasna. Czas kurde leci. Kostek śniadanie je, więc zryzykuję zaczekać jeszcze na niego. Żadnego z naszych jeszcze nie widziałem. Heniek gdzieś tam szedł, ale nie, chyba to jest na śniadanie. Dobra. A ja może się napił piwa? Ty. Nigdy nie jest za wcześnie na piwo, nie? Rachunek zapłacony, piwo jest. Idziemy się testować na COVID-a. Jeżeli będę miał COVID-a, to zostaję na Kubie, tylko w jakimś pokoju, w jakimś innym hotelu, na pewno nie tutaj. Na pewno nie dadzą mi wyjść. Raz jest. Na pewno nie dadzą mi wyjść na browce, ale dobra. Odpokajmy. Nie, COVID-a na pewno nie chcę mieć. Cholera. Kuba mój, trzeci dom. No muszę wypić zanim dojdę. Muszę wypić piwo, zanim dojdę do tej. A zanim dojdę do lekarki. Ktoś tam się kręci. Poczekalnia. Moje prysznice są nawet. To już od dawna nie było. Otwarte, tak.
Od 9 lat już to nie działa. Prysznic jest. Kimel jest. Papol jest. Oj, zaniedbany ośrodek. Zaniedbany ośrodek. Dobra, myślałem, że to jest test do nosa. A tu jak mnie do gardła wszaniła ten taki ten patyczek. Ja myślałem, że ja żygnę jeszcze dopiero co przez piwo wypiłem. O kurde, uff, ale dobra, nie. Nie żygnąłem, ty. Ale jaja, cholera jasna. Takie domorówki, kurde, ten piasek znoszą. Pojebało ich, kurde. Mama, tyle? Nie brałem limonu. Aj, no. Okej. Okej, voy a... ¿Sí? Buscarla, se lo sé. Dobra, idę po piwo. Idę po piwo, bo tu nie mają. Toaleta, której nie ma. Dobra, to spotkałem się z tymi, z kumplami. Kumple siedzą z towarzystwem. O kurwa, ale gdzie ja ten to piwo znajdę? Z kawał drogi stąd. No dobra. Muszę na piechotę napierdalać. Dobrze jest. Kuba, ludziska, to jest właśnie ten spontan. Znaczy ten spontan to był planowany. Bo ja nie jeżdżę po Kubie jak... Ale dobra, Gostek, kurwa, nie wiesz, pierdolę teraz. Spontan to, że... Zawsze lubię... podróżować... na spontanie. Ale... Czekajcie, gdzie jest, kurwa? Gdzie to piwo się było? Chyba nie tutaj. Tam dalej, kurwa. Fakt, ja będę musiał pół kilometra iść. Dobra. Spontan. Każdy raczej chyba na tym kanale, jak ogląda to gówno, to znaczy, że już był tutaj u mnie. Więc ja nie łażę po dziurach na Kubie, bo ja już łaziłem tysiące razy, kurde, i już mnie to nie jara. Ja Kubę znam już od podszewki w tą i w tą. Wiecie co? Piłem 9 piw, takich małych. I muszę do kibla pójść, więc tutaj idę do toalety. Do toalety na zewnątrz. Mamy w publicznej toalecie. A, no, toaleta publiczna. A ja kurde idę. Spoko jest. To już ja numer 1, nie numer 2. Tak się mówi? Chciałem temu zapłacić, ale gdzieś pojechał. O ten, spytam się, czy on chce też coś zjeść, bo tak, ja nie lubię, tak ludzie, turysta przyjechał, a ten,
a tam za te kilka dolarów niech też bym chłopak zjadł. Chciałem mu piwo postawić, ale nie chciał. Tak to wygląda. Spontan. Na Kubie. Kurde, świeże. Świeże jadło konia, na którym pieczarki rosną. Dobra, idę tam pod tym zielonym, tym, znaczy niebieskim. To chyba piwo z sztorem, jeżeli się nie mylę. No zobaczymy, zaraz to się okaże. Więc tak. Spontan kubański, tylko że taki mini, bo już tak wszystko zaplanowane to faktycznie było. Nie wychodzę z tego. Nie wychodzę z... tutaj. Nie wychodzę z resortu, bo już tysiąc razy, kurde, mówiłem, że... Poczekaj, tu mamy piwo. Że nie wiem. Co ja mówiłem, że co? Proszę, że na Kubie kiedyś praktycznie cały czas byłem, więc... Czekajcie, dobra, kistem, nieważne, czy ja byłem, czy nie byłem. Trzeba spytać, czy jakieś piwo jest, co? Chyba nie wiem, czy to będzie jakieś piwo. Zobaczyć, kurwa. Nigdzie, kurwa, nie ma rumu. Znaczy, tfu, nie ma piwa, wszystko sprzedane. Było piwo i już tu sprzedali. Więc, kurde, no trzeba, na trzeźwo nie będę siedział na plaży, więc nie wiem, czy jakiś rum kupić, czy nie. Nic nie wiem, nie wiem. Zastanawiam się, czy kurwa. Tak się rumem nawalić na plaży. Pizdziec, by to się wzięło wszystko. A nie chcę kurwa litra rumu kupować, otwierać i nie napić i co ja z tym zrobię. Nie wezmę tego kanały. Cześć, spytam się tego Oskar, czy ma jakieś pudę. Nie, no dość drogo. Jak rum zawsze na ulicy. Ja wam mówiłem, że wymieniałem te pieniądze. 1 do 25 rok temu, w banku jest 1 do 25 kanadyjski, na ulicy wymieniłem na 1 na 58. Ech, kurde, ja wiem, kupić butelkę rumu za 1300 peso to będzie po staremu 40-52, jeżeli się nie mylę, coś takiego, no, 52 dolary, o kurwa, to drogo. Po nowemu 26 dolarów, no to kurwa, to 6 dolarów za rum. To kurwa to jak za zboże biorą, bo w mieście za kurwa w Camagüey za jedną którąś tam, nie? Więc nie wiem. Dobra, kij z tym, no trudno się mówi. Nie ma to nie ma, no. Kurde, ja bym wolał piwo się napić, ale kij z tym. Kurde, dziewczyna, kurde, leje. Normalnie. Leje, upucnęła, leje. Podciera się. Ale dobra, przejdźcie. Skuba, nie, pora po prawej, ale dobra. Jak jest ta restauracja? Tam jest dopiero. No dobra, kistem nie ma piwa, to nie ma piwa. Trudno się mówi. Cholera, na trzeźwo. Uff, porażka. Gostek się pyta, czy jakieś piwo tu jest, ale chyba... Znaczy nie, czy ktoś może sprzedaje prywatnie, ale dobra. Chyba nie. To jest dobra. Idę usiąść, zjemy, kurde. Tu gorąco jest jak cholera. A nie ma nic, kurde. Żadnego piwa, cholera jest. Dobra. Dobra, gostki mi wysyłają, że niby tu jest jakiś... Ale nie wiem, gdzie to jest, kurde. Będę po plaży łaził, kurwa, w butach, cholera jasna. A tutaj są jakieś te krzesła. A, no dobra. Czyli może tu mają, no dobra, ale to... Tu się nie pytałem, myślę, że to jakiś prywatny dom. Czekaj, zobaczymy, kurde, co to mają. Czy coś w ogóle mają. A tu zamknięte to jest, kurwa, czekaj. Się spytam. To się go... Dobra. Tutaj niby jest, kurde. Tu nie byłem, ja byłem w jakichś takich małych gównach. Czekaj, gdzie tu się wchodzi? Tu niby mają piwo. A zaraz zobaczymy. Cześć, pytam się, czy tu mają, czekaj. Zajebane, kurde. Zajebane ręce. I te. I kieszenie piwami. Ale dobra, idziemy. Jednak znalazłem, czyli Kubańczycy, tak jak mówię zawsze, to taka ściema jak zwykle.
Nie ma nigdzie. Kurwa, co nie ma nigdzie? Są, kurwa. Trzeba się popytać, kurwa, są. Każdy trochę ściemy zawsze daje. Kubańczycy co są, nie? Że oni ściemniają, nie ma, a potem jej niby kolega sprzedaje za 3 razy więcej itp. No i tak, kurwa, tanio za te piwo nie jest. O, wpizdziec, jakie ceny. Kurwa, ludzie, 200. 200. 200 za każde piwo, czy to jest na stare czasy, to będzie 8 dolarów. Czekajcie, kurwa, piwo włączone. No wypadło mi, kurwa, ty, wypadło mi piwo. Będzie teraz całe w piasku, kurwa, czekajcie. Całe w piasku, ale dobra, kisty. Perdon? Tres cervezas. Ahí, quídate porque hay mucha arena. Se cayó. Wojsko. Piękne życie. Czyli sobie można ułożyć na wakacjach. Déjame verla. Ay, yo quiero. A ver, déjame probarla. Yo quiero. Y después te la doy a ti. Ya la puedo. Sí, ya, todo. Gracias. Yo quiero. ¿Dónde se va? Regresa, puto. Mira, todos se van. Todo. Ay, pero no se ve con el sol. Vamos, no. Un poco para allá. Kurde. Te były rekiny małe. Ale już teraz to chyba się schowały. No kurde, ludzie. Żeby tu pójść do pisuaru, za przeproszeniem, trzeba się, cholera, czołgać po jakichś, kurwa, tych, po jakichś chaszczach, bo tam, kurde, nie wiem, zamknięte, cholera, wie co to się dzieje. Dobra, idę po piwo, idę do tych kumpli Polaków, Heniek z Bogusiem, z towarzystwem są. A ja idę jakieś piwo kupić na wynos. Cholera, nie mam żadnej siatki znowu. No, jest. Jakieś ze 4 kupię na wynos i może będzie ok. Czy nie? Zobaczymy. Czekajcie, którędy ja tutaj przejdę. Patrzcie, te skurwysyny żrą z kibla. Znaczy z konteneru. Dobra. To jest chyba prywatne mieszkanie. Dobra, przejdę po prywatnemu. Tak? Jakieś piwo kupię i koniec. O kurde, ludzie, ja się nażarłem jak świnia. Ty, to żarcie to dużo dali. Dużo żarcie dali. Czekaj, to nie jest to? Bo to jest to, kurwa, gdzie ja tu idę. Popierniczyłem się mieszkaniu. Tu jest ta restauracja. Popierdoliło mi się. O, tutaj myję naczynia pani. No ja idę po piwo. No, 4 piwa zakupione. Gdzieś tam pod tą strzechą, gdzieś na plaży są moje kumple, więc dobra. W rękę piwa i kurde, nie będę w tych butach po plaży chodził. Pamiętacie, te buty to są konstrukcyjne na lato, noga się nie poci, dlatego je, kurde, noszę, bo są bardzo lekkie, jakbyś nosił tenisówki. Dobra, lecimy. Tak na marginesie, tam coś się dzieje, świnie chyba robią. O, czekajcie, dobra. No dobra, bym nagrywał, ale no nie ma co z tym zrobić, nie? Jakaś amfibia, traktor, który ciągnie jakieś, kurwa, ludzi, czy jakieś tam naczepkę z ludźmi. Kurwa, do mnie, ludzie, patrzcie, jakby siatka
plastikowa dużo pomogła. Ja tu się zachlastam na tym słońcu. Mnie tak ścięło. Piłem 9 tych piw takich w klubie. Plus 3 tu. Na słońcu, dobra, zjadłem, przyznam. Ale ja pierniczę, to słońce to napierdala. Że kurwa, ale do co ty, ale do co idę ty? Spierdalaj, kurwa, komary gryzą jak chuj ty. A to jest ta amfibia, kurde, co ludzi wozi ty. Patrzcie, jak kurwa, jaki ten. Jaki agregat. Traktor, kurwa, z tym. Transporty alternatywą, kurwa, czyli transport alternatywny. No dobra. Trzeba gdzieś tu kumple chyba są. O, widzę. Koleżanka. Koleżankę kumpla. A gdzie są te moje? Chyba tam widzę ją. Chyba ją widzę nawet. Dobra. Kuba, Kelinda S. Jak to powiadają? Dobra. Patrzcie, ta restauracja, kiedyś tu imprezowałem. Browce piłem. Zamknięta jest. Tam byliśmy wcześniej. Tam są jakieś te małe kioski. A piwo w tym zielonym baraku kupiłem. Dobra. Idziemy. Boguś tu już siedzi. Się, o co chodzi z tym, pamiętacie ten ogień co był, co widziałem, co jak tą bryczką wracałem z tej plaży La Boca, paliło się, znaczy no taki na rogu się palił jakiś tam takie kurde, nie wiem, taki słup reklamowy czy coś w tym stylu, tam zawsze, o co chodzi, tam zawsze policja stoi, jak na przykład szczególnie teraz za COVID-a, że na przykład blokowali, żeby nie było za dużo ludzi na plaży, blokują no, ruch, tak, że na przykład nie wpuszczają ludzi na przykład jak jest za dużo na plaży, więc na przykład jak ktoś przyjeżdża 100 km z Camagüey, 120 km i nagle patrzy, to jest policja stoi i ma swoją taką rogatkę jakby, czy tam blokadę, więc wysyła ich, i że nie możecie na tamtą plażę pójść, tak, pojechać 10 km dalej, czy tam 12 to jest, nie, więc ktoś wczoraj, to jest tak podobno ten, co na bryczce jeździ, mówi, że to znak protestu, że oni po prostu palą ten, znaczy znak, to jest taka blokada, jakiś tam słup reklamowy, tak, z tą strzechą, tym sianem, tam zawsze policja stoi, więc oni to palą, nie pierwszy raz, palą właśnie dla, żeby po prostu policję takie dać, fuck you dla policji, nie, że po prostu taki bunt, no jakby, no nie, no taki znak, tak, że lejemy na was policję, nie? I dlatego oni na przykład palą ten słup, czy tam, nie, słup reklamowy, czy tam takie to drewno, co ma tą strzechę,
palą to właśnie czasami na tym rogu. To jest właśnie forma protestu, że po prostu walimy was policja. Nie? No to jest taki, mówię, taki mini, trochę polityczny znak. Ale mówię, to takie ciekawe było, bo mówię, no bo to ewidentne, że to samo się nie zapaliło, więc ewidentne to jest, że ktoś to zrobił. Nie? Mówię, to takie ciekawostka taka, nie? Ciekawostka. Jak to przyszło na człowieka, który gustuje się w szlachetnych trunkach. Pora na siestę godzinną. Trochę za późno na siestę, bo jest szósta, ale... Battle Tiger. Ma swoje... No dobra, przestań już gadać, kurde, głupoty. Po raz który się okazuje, że nie mogę, kurde, jeść w dzień, bo kurde, ty mi się potem chce spać. Muszę co najmniej się przespać 2 godziny. 9:30, no. Czyli 3 godziny z głowy znowu. Tutaj pukają, dzwonią. Gdzie jesteś? Ja mówię, to sorry, no. Pora. Pora iść z powrotem do ludzi. 9:30 jest. Dzisiaj kolacji nie zjem, bo nawet nie, kurwa, zero głodu, kurde. Chyba, że w nocy coś w chrzanie. A jeszcze została kanapka, mamy. Kurde, w lodówce. Świeżutka jak cholera, jakby wczoraj było zrobione. Przedostatni dzień. No nic, no. Koniec, kurde. Koniec wakacji, cholera jasna. Czekaj, gdzie tu się ścina? Kurwa, przegapiłem drogę, żeby ściąć. Dobra. Idę na test, dowiedzieć się, czy mam COVID-a, czy nie. Moment prawdy. To jest el momento de la verdad. No nic, kurwa, potrzebują paszport, więc jeszcze się nie dowiedziałem. Jeszcze się nie dowiedziałem nic. W kopercie macie, nawet nie sprawdzali tego prawdopodobnie. Ale mi się zdaje, o kurde, Rodko, muszę się... Zdaje mi się, gdybym był pozytywny, to by, kurde, już coś od razu by mnie zamknęli. Kurwa, nie działa teraz ten... Cholera, wszystko naraz. Po całym będzie rezorcie łaził, kurwa mać. Czyli dobrze. Czyli kurwa, muszę iść teraz do tego. Kurwa mać, no do przodu, że mi nie działa. Kurwa. Karta. Później. Kurwa, i znowu tu wrócić i kurwa ten paszport dać. Kurwa pierdolona, no. Kurwa, dołaził w tym sprawie. Pizda, kurwa, no. Pizdziec, kurwa, no. Będę godzinę teraz czekał. Kurwa, dobra, pierdoli ci wszystkich. Idę, powiem Gostkowi, że kurwa mam prawo jazdy, jak chcę, jak nie, to będę kurwa za godzinę wrócę, czy coś dwie. Się kurwa. Nigdy, kurwa. Będę czekał teraz godzinę, żeby kurwa po paszport pojechać w pizdu. Dostałem test i... negatywny. Cały taki kurde ten... cały dyplom. Plaża wieczorem, ostatni dzień. Plaża tragedia. Nie czyszczą, ale to mówię. Akurat to mi nie przeszkadza. Chodzi mi ogólnie, że gdyby tak trochę wyczyścili plaży, bo jest dość dużo ludzi, nawet teraz piątek przyjechał, dużo Kumańczyków i nawet kurde, żeby Kumańczyków sami zachęcić, żeby przyjeżdżali, nie?
tam po plaży widzisz to. Środek ciała, nie? De verdad que no te soporto. Te lo voy a enseñar así todo abierto, así. Como si fueran las puertas del templo de Afrodita.